Cześć, mówi Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj gościmy na kanale Murray Studio. Hello. Który wykonał tą oto charakteryzację na mojej twarzy. Jeśli jesteście ciekawi, jak ją wykonał, to zajrzyjcie na kanał Murray Studio. A się zapęciłaś, ale tak, zapraszam. Generalnie pokażę wam, jak zrobić tą charakteryzację. A dzisiaj pogadamy o... horrorach. Jakiś czas temu Łukasz umieścił na swoim kanale filmik o swoich studiach, gdzie wspomniał, że na pracy dyplomowej zajmował się horrorami, więc stwierdziłam, że fajnie było pogadać tak konkretnie o horrorach. No i wpadłem. Także jeśli jesteście ciekawi, a na pewno jesteście, oglądajcie dalej. Powiedz mi na początek, skąd w ogóle wzięły się horrory? Skąd wzięły się horrory? No to jest jakby długa historia, bo ona sięga początku istnienia w ogóle człowieka. Zawsze straszyliśmy czymś, na przykład dzieci, żeby, nie wiem, nie szły same do lasu, nie rozmawiały z obcymi, bo coś tam się stanie. Czyli moralizatorską rolę. Tak, taką behawioralną. Później z czasem jakby przerodziło się to też w wszystkie ludowe opowieści. To, że ludzie musieli sobie wytłumaczyć rzeczy, których nie rozumieli, albo się czegoś bali, jakby generowało to kolejne jakieś bóstwa, skrzaty i jakieś istoty, które stwarzały zagrożenie. Więc jakby od tego się wszystko zaczęło. Natomiast horror jako horror, który znamy teraz, ma swoje początki w powieściach romantycznych, gotyckich zresztą, więc wszystko jest w klimacie tutaj. Stąd się wzięła nazwa. Pierwszą książką był Dom w Otranto. Akcja książki dzieje się w zamku w stylu gotyckim i stąd jakby sam gotyk stał się synonimem strachu, fantastyki, takiej, w sensie takiej magiczności. No i tak to mniej więcej jakby się zaczęło. Mrocznego klimatu. Tak, dokładnie. Co później sobie przywłaszczyła pewna subkultura. Ale o genezie subkultury to nie dzisiaj. Powiedz mi jeszcze w takim razie, skąd się wziął horror w filmie? Horror w filmie tak naprawdę był od praktycznie początku istnienia kinematografii. Bo pierwszy film powstał zaledwie rok po wynalezieniu kinematografu. To jest w sumie ciekawe, że ludzie od razu jak zobaczyli film, chcieli się od razu bać. Tak, jakoś tak podświadomie chyba ciągnie nas bardzo w tą mroczną stronę jakby naszego życia i naszych odczuć. I po prostu no, chyba to lubimy. Myślisz, że to trochę spełnia taką rolę jak tragedia w Grecji? W sensie, że... że to jakby ludzie oglądali coś, co było strasznie złe i jakby to przynosiło im katarzis, żeby potem poczuć się lepiej. Pewnie trochę tak, a z drugiej strony też myślę, że chodzi w dużej mierze o wytwarzanie adrenaliny i to, że po prostu jakby jesteśmy na takim haju adrenalinowym. Mhm. Powiedziałeś, że historia horroru w kinematografii jest praktycznie tak stara jak historia samej kinematografii. To od czego się to zaczęło? Wszystko zaczęło się od filmu, który nazywał się Diabelski Zamek. Natomiast później przemysł filmowy bardzo zaczął się rozwijać i takimi przodownikami w kinematografii grozy, można tak powiedzieć, byli Niemcy. Po wybuchu II wojny światowej zarzucono Niemcom, że obrazy z ich filmów jakby ożyły, że oni jakby przepowiedzieli sami swoją historię. O, to ciekawe. Z perspektywy czasu, no te filmy teraz dla nas nie są straszne. Było to kino nieme, więc jakby zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Ale z drugiej strony wyobraź sobie, że siedzisz w kinie, gdzie masz na przykład orkiestrę na żywo, co się zdarzało. No tak. No to też mogło robić wrażenie. No na pewno, no i w tamtych czasach na pewno robiło, natomiast teraz jak my oglądamy horror, to nie robi na nas to już wrażenia i wiesz, to są filmy z lat 20, a filmy z lat 60, 70, 80 też często na nas już nie robią wrażenia. Chociaż Nostromo nadal jest... No tak, ale to są jakby pojedyncze sztuki, tak, natomiast jakby inne rzeczy teraz na nas działają. Jesteśmy uodpornieni też na wiele środków wyrazu. Zmieniło się tak naprawdę wszystko. I oświetlenie, i gra aktorska, efekty specjalne. No i nasza percepcja w ogóle świata. Tak, bo... tak, no i też problemem takim bardzo społecznym jest to, że jesteśmy coraz bardziej zobojętniali na nieszczęście po prostu, na krzywdę jakby innych. I przez to też w tych filmach widać, że coraz bardziej jakby przekraczana jest pewna granica, nawet granica dobrego smaku, więc jakby widać to na przykład po produkcjach typu Piła. Po właśnie okresie tych lat 20. mamy pojawienie się dźwięku w filmach. I tutaj bardzo dużą rolę odegrał Frankenstein i Dracula. Ale to wchodzimy już w produkcje amerykańskie, tak? No tak. Bo w momencie, kiedy weszło kino
z dźwiękiem, no to Hollywood się zaczął sformować. Tak, dokładnie. No i w momencie, gdy pojawia się Frankenstein, to tak naprawdę jest jakby początkiem powstawania kina gore. Mhm. Gdzie właśnie kamera przestaje uciekać od tej całej masakry, od tej krwi, tylko jak najbardziej stara się to pokazać. No widza też to interesuje, widz chce to oglądać. Zaczynają tworzyć się serie filmów. Sam Frankenstein miał chyba z 7 czy 8 odsłon. No to samo z Draculą, gdzie Bela Lugosi grał przecież aż do późnej starości. No właśnie. I później takim ważnym momentem jest powstanie filmów z zombie. Tak, dokładnie. Już nie pamiętam, który to był z tych filmów, czy to był Świt żywych trupów, ale później powstały te Poranki, Wieczory, wszystko żywych trupów, więc ciężko jest się połapać, który był pierwszy. Ale on właśnie zapoczątkował jakby modę na zombie. Która trwa do dzisiaj. Która trwa do dzisiaj, jakby, no nie wiem, chociażby Resident Evil, który jest dosyć współczesnym filmem. Tak, w ogóle całe zombie kalipsa, przecież są ludzie, część preppersów się boi zombie kalipsy, nie? Okej. Ja nie wiem. Znaczy, masa głupich memów z gatunku, co byś wybrał do obrony przed zombie i tak no dalej. Tak, no tak, ale mi się wydaje, że to przez Walking Dead trochę jest no takie tak. Pokłosie tego serialu. Dobra, czyli pojawiają się zombie, to są lata 60? Tak, to są lata mniej więcej 60. Fajnym momentem w kinematografii są lata 70. Bo wtedy odchodzi się od tej masakry, od tej krwi i tak dalej i przechodzi się do filmów psychologicznych, czyli Dziecko Rosemary. Czyli wtedy też pewnie wchodzą takie demoniczne tematy znowu, tak? Tematy demoniczne, tematy psychozy i tutaj właśnie chodzi o to, żeby zbudować napięcie, zbudować poczucie strachu, ale niekoniecznie pokazywać tą masakrę, tą krew. Czyli, że tak powiem, mezalians horroru z thrillerem tak naprawdę. Tak. No, no i Hitchcock. W pełni psychologiczny horror to jest Cube, który był kręcony no tak. W garażu. No Cube jest super. Tak, a to jest w ogóle totalnie niskobudżetowe było. Ale dwójka już nie była taka niskobudżetowa, no i już była nieudana. Nie oglądam. Dobra, czyli mamy horror psychologiczny, ale z drugiej strony też powstają horrory klasy C i D. One powstają cały czas jakby równolegle i one zupełnie się nie przejmują tym, że jakby świat poszedł do przodu. One zostały w swoim jakby świecie. Są produkowane masowo, chodzi o to, żeby niskim kosztem zrobić film po prostu. I na pewno ktoś na niego przyjdzie i on przynajmniej zwróci jakby się w produkcji, a pewnie coś jeszcze zarobi. Czyli w tamtych czasach horror był przepisem na sukces tak naprawdę finansowy. Trochę tak, no. Dlatego też wydaje mi się, że pozostała moda na horrory klasy D. Które teraz to już jest klasa sama w sobie. Wiesz, no. Są po prostu fani horrorów typu, nie wiem, Demoniczna opona czy coś takiego, nie wiem jak się film nazywa. Było coś takiego, była opona. No ale jeszcze jakby w tym wszystkim, gdzieś między tymi tymi horrorami bardzo złymi, tymi topowymi, jeszcze się wcisnął Hammer film. No tak, no on właśnie jakby zapoczątkował w ogóle tą produkcję masówki. Oni cieli koszty jak się tylko dało. Zamiast wynająć studio do nagrań, wynajmowali jakąś chatę na wsi. I tam nagrywali cały horror, więc już nie musieli ani budować scenografii, ani opłacać studia i tak dalej, tylko zawozili tam sprzęt i wszystko robili na miejscu. No ale oni mają też lepsze i gorsze produkcje, tak? Niektóre ich są, te wampirze na przykład, no to są takie... No tak, ale to jakby jest, wiesz, kwestia trochę przypadku i reżysera tego, jak im się tam udało. No. Zatem jak się obejrzy kilka filmów właśnie o wampirach z Hammer Film, to one w pewnym momencie są jakby obracaniem na wszystkie strony tej samej historii. Raz głównym wampirem jest facet, teraz jest kobieta, ale zasadniczo historia jest praktycznie ta sama. No bo tutaj, tu nie chodziło o jakość tego filmu, tylko chodziło o to, żeby nagrać kolejne. Im też chodziło o to, żeby zapchać wszystkie luki między tymi topowymi produkcjami, które się w kinie pojawią. No bo to były też czasy, nie oszukujmy się, kiedy ludzie chodzili do kina. No tak. Bo teraz jest już trochę inaczej. Było dwie stacje telewizji albo trzy. Albo nie było telewizji. Jakby nie było specjalnie opcji, jak spędzić wolny czas, więc chodziło się do kina. Okej, czyli mamy lata 70. i co dalej? No i tutaj przełom lat 70. 80. mamy Obcego. Czyli pojawia się kosmita. Pojawia się kosmita, który pojawia się w kosmosie. I to jest pierwszy film, który łączy ze sobą science fiction i horror, tak bezpośrednio. Czyli kolejny gatunek, z którym horror jakby nawiązuje współpracę. Tak, tylko że tutaj akurat to jest bardzo grząski grunt, bo obserwując inne produkcje tego typu, za każdym razem mamy klęskę. Klapę, to nie udają się te filmy. I tylko Obcemu udało się jakby po pierwsze stworzyć ten gatunek, a po drugie zostać cały czas liderem w tym gatunku, bo nie ma innych dobrych filmów, które
są horrorem w kosmosie. Ale wydaje mi się, że akurat z 8 pasażer na stronę, tak, to był pierwszy. Że tam bardzo dużą rolę jednak zagrało to, że była świetna obsada. Znaczy, jak się ogląda tą jedynkę w tej chwili z dzisiejszej perspektywy, no to tam widać jakby jak te efekty były robione, ale zobacz, jacy ludzie byli do tego zatrudnieni. Tam Giger robił przecież, zaprojektował obcego. Obcego i całą scenografię on zrobił tak jakby naprawdę. To jakby oni po prostu zatrudnili tam takich ludzi, że to musiało się udać. No teoretycznie tak, ale z drugiej strony to było takie, wszystko postawili na jedną kartę, tak? No tak. Albo się uda, albo się nie uda, no i na szczęście się udało. Ale z obcym też jest tak, że zwróć uwagę, że samego obcego, całego, widzisz tylko raz. No tak. Tylko w ostatniej scenie. No to jest generalnie przepis na dobre. Wcześniej widzisz tylko jego łeb i to też sporadycznie. A wszystko budują ci te ciasne pomieszczenia, gdzie masz bardzo słabe oświetlenie. I ta klaustrofobiczność całej scenografii tak naprawdę robi całą robotę. To zresztą też wytyczyło chyba pewnie nowe trendy w horrorze. Tak, jeszcze dobrym przykładem takiego zabiegu jest The Thing. Czyli coś, ale nie It. Aha. Nie ten z klaunem, tylko... Wiem, to jest to, co się dzieje na stacji polarnej. Tak. To go na Antarktydzie. Tak, to też jest postać z kosmosu i chodzi też o to, że znowu zamknęli ludzi w nieprzyjaznym środowisku, żeby ten człowiek musiał być stawić tam... Stawić czoła. Tak, musiał stawić czoła po prostu temu niebezpieczeństwu. A z drugiej strony jeszcze przerażająca sytuacja, beznadziejna sytuacja, tak? No w tym filmie rzecz w ogóle jest o tyle strasznie, że ten stwór może przyjąć postać każdej osoby. No tak. Więc nikomu nie ufasz, jest dodatkowy taki wątek psychologiczny, że nie wiesz, czy możesz zaufać drugiej osobie, czy ona nie okaże się krwiożerczym kosmitą. No, tak. No dobra, no i w latach 90. praktycznie mamy mieszankę tego, tak? Jeszcze gdzieś w międzyczasie doszły te młodzieżówki, tak? Slashery w sensie. Slashery, tak. Slashery wyewoluowały z kina gore. I to było mniej więcej też w latach 70. To był taki wysyp wtedy tego kina. Spowodowane to było tym, że jak powstawały serie na przykład o zombie, to nagle stworzono serię o seryjnym mordercy. I nagle role się jakby odwróciły, bo zawsze kibicujesz tym dobrym, a w tym momencie oglądasz ten, chciałem powiedzieć serial, no, film, który ma... Kinowy serial. Tak, kinowy serial, gdzie śledzisz losy tak naprawdę swojego ulubionego mordercy, nie? No tak, no i mamy Koszmar z ulicy Wiązów. Piątek 13, Halloween i tam kilka innych. I ty wszystko wiesz. Koszmar z ulicy Wiązów, które chyba widziałam wszystkie części, oprócz tej części, gdzie jest z Jasonem w jednym filmie. A, tak, bo to są już takie... Takich splitów to ja nie lubię, tak samo jak jest Obcy i Predator w jednym filmie. A Predator to jest też fajna postać, bo to jest drugi kosmita, któremu się w pewnym sensie udało. Okej, i doszliśmy w miarę do czasów dzisiejszych, gdzie po prostu twórcy chwytają się wszystkiego, tak, żeby jakkolwiek teraz... nas przestraszyć, bo już się nas nie da przestraszyć praktycznie. No niestety tak jest. I niestety odchodzi się od tej mody, która powstała w latach 70., gdzie stawiano na dobre aktorstwo, na dobrą historię, a poszli po prostu w stronę, gdzie idzie się tylko na efekty, na krew. I mało jest filmów, które naprawdę są dobre, jakby z tych współczesnych. Jakbyś miał wskazać takie najbardziej kluczowe postaci, takie przełomowe potwory? Znaczy tak, na pewno pierwszą postacią taką ważną dla horroru jest Nosferatu, bo to był pierwszy potwór taki z charakteryzacją, miał doklejone uszy, no miał doklejone zęby. Ręce chyba też. Takie pazury miał, no. I brwi miał przecież takie długie tutaj doczepione jeszcze, także no, na tamte czasy to było w ogóle coś mega wielkiego. Pierwszy raz poszli w taką charakteryzację dużą, więc na pewno jest bardzo ważny dla samego horroru, jak i jest ważny dla wampirów, no bo był pierwszym wampirem. Nosferatu kiedyś omówię na kanale. Później ważną postacią na pewno jest Frankenstein. Jak wyglądał Frankenstein w tych pierwszych wyobrażeniach? No bo my jak widzimy Frankensteina, sobie wyobrażamy albo tego kreskówkowego z tymi gwoździami tutaj, nie? No też miał gwoździe tam ten pierwszy. No ale też są inne, na przykład najnowszy film Ja, Frankenstein, to tamten potwór w ogóle wygląda inaczej kompletnie. Więc jakby to się zmienia, tak? Zresztą... No. Powiało grozą! Penny Dreadful też jest postać. Frankensteina, ona też wygląda, nie ma tych szwów wszędzie. No nie, no ten klasyczny najbardziej przypomina tego z kreskówek jakby, nie? To jest najbliższe temu. Tak, głowa taka. Kwadratowa się... głowa, gwoździe, szwy, te sprawy. No. I szara skóra. Tak, no wtedy ten czarno-biały był ten pierwszy, więc szara, no. Później
Po Frankensteinie. Jeszcze przed Frankensteinem mamy wilkołaka. No ale wilkołaki. Kundle. Nie tak szlachetne jak wampiry. Dokładnie. Wampiry są szlachetne. Frankenstein po prostu jest, bo musi być. To też jakby jest jak najbardziej klasyka, tak? No tak. Jedna z pierwszych powieści takich horrorowych to jest Frankenstein. Później mamy zombie. Jak były pokazywane zombie na początku? Jakby obraz zombie się moim zdaniem bardzo nie zmienił. Czyli po prostu obdarte brudasy, które miały... Obdarte brudasy jakieś... miały podoklejane jakieś lateksowe tam szczęki czy coś. Z drugiej strony to w zasadzie no wtedy to było coś, bo teraz trochę idzie się na łatwiznę w tej charakteryzacji nawet zombie. Wszystko się robi komputerowo, jakby nie ma tej magii charakteryzacji. No wtedy... jak masz taki świt żywych trupów, no to tam był cały tłum statystów i oni wszyscy wyglądali jak zombie, więc no to musiało być niezłe przedsięwzięcie. Szanuję tam ten okres jakby w kinematografii. Natomiast no z drugiej strony, jak odpalisz sobie taki horror teraz, to też śmiejesz się z tych zombie. Okej, czyli mamy Frankensteina, mamy zombie i co dalej? Seryniaków wszystkich. No. Oni przeważnie mają jakieś maski po prostu i na tym się to opiera. Tam w ogóle idą na łatwiznę, przecież w ten piątek 13 to w ogóle ma maskę chowyową cały czas, nie? No. Tak potem w krzyku to samo, no, to w krzyku jest maska też. Cały czas. I to jeszcze taka słaba. Teksańska masakra piłą mechaniczną i on ma z ludzkiej skóry maskę zrobioną. Ale nieprawdziwej. No nie, no wiadomo, że nie z prawdziwej. Koszmar z ulicy Wiązów. On ma rewelacyjną charakteryzację. Freddy Krueger w sensie. No on ma lateksową maskę generalnie. Bo on całą twarz ma spaloną. Ja mi się jakby jego wizerunek bardzo podoba, więc... No jest chyba najbardziej taki oblechowy z tamtych czasów i najbardziej innowacyjny. No i potem mamy obcego. No później mamy obcego, który jest jakby w ogóle poza kategorią, bo on nie pasuje ani do horroru, ani do science fiction. No tak. Jakby zupełnie stworzył własny gatunek i jakby sam sobie tam mieszka, więc... Ciężko ale jest go. Poza tym on jest jakby jedynym takim, znaczy pierwszym takim wyobrażeniem kosmity, no bo wcześniej... Pierwszym dobrym wyobrażeniem kosmity, no, tak, no bo ale chodzi o to, że pierwsze że... filmy z kosmitami mieliśmy już w latach 20. No i tam się pojawił te takie wielkogłowe, wielkookie, łyse... No szaraki, tak? Wielka głowa, małe ciałka, chuda. Tak, tak. Potem mamy gore i to wszystko, gdzie to też jest charakteryzacja, czy nie? Czy to w ogóle się zalicza do charakteryzacji, jak ktoś ma rozpruty brzuch? Na no oczywiście, że tak. To jest taki moment, kiedy charakteryzacja jest bezpośrednio połączona z kostiumografią i ze scenografią. To były też takie czasy, że... Nie mogłaś jakby czegoś zrobić w programie komputerowym, tylko mogłaś to albo poklatkowo nałożyć jedną scenę na drugą, no, albo mogłaś po prostu jakby najpierw ktoś tam ginie, a potem podłączony jest pod scenografię, gdzie tam pulsują różne rzeczy i tak dalej. I to jest po prostu tak zmontowane, że wydaje ci się, że jest wszystko jednym ciągiem. A tak naprawdę to są dwa osobne dni zdjęciowe często. Tak, no to jest jeden z tych problemów, dla których nas teraz czasami śmieszą te horrory, bo my po prostu teraz jesteśmy wychowani na doskonałym technicznie kinie. No tak, a kiedyś to, że tam komuś wybucha głowa, jest, wiesz, jest śmieszne, nie? A kiedyś to naprawdę było coś. Dobra, ale teraz mówimy o kinie europejskim, a powiedz mi, czy w Azji coś było ciekawego? Ja w ogóle, jeśli chodzi o kino azjatyckie, to w swojej pracy bardzo skupiłem się na filmach kaiju, czyli o wielkich potworach, które niszczyły miasta. No i oczywiście głównym potworem jest Godzilla. I to jest też ciekawa historia, bo Japończycy jakby stworzyli personifikację samej bomby atomowej, która została na nich zrzucona w postaci Godzilli. To jest też ciekawe, jakbyś wycięła wszystkie sceny z tej pierwszej Godzilli z lat 50., wszystkie sceny z potworem i pozlepiała tylko całą resztę, to masz film wojenny. No. Masz czołgi, które strzelają, okręty, które tam są zatapiane. Tak naprawdę ta trauma w nich żyła jeszcze wtedy. Tak, to też coś na kształt takiej terapii jakby. Czyli wracamy do katarzis. Tak. No ale Godzilla to też nie była charakteryzacja, no bo to było już... To jest charakteryzacja. Znaczy to jest kostium. Aha. Bo Godzilla to tak naprawdę aktor ubrany w wielki gumowy strój. I to też mnie na przykład to strasznie kręciło, ale to może to dlatego, że ja od dziecka jakby na Godzilli się wychowywałem. Ale no dla mnie to jest mega robota. No tak. Wiesz, oprócz tego, że robisz kostium tego stwora... Oni jeszcze wiem, że robili kopię taką, bo nagrywali na tych, te sceny, gdzie jest jakby całe miasto widoczne i tak dalej, to wiem, że no nagrywali tak, no na makietach. Tak, ale budowali też duże makiety, gdzie aktor sobie chodził i rozwalał te wszystkie budynki, więc wiesz, to naprawdę to, ile oni kasy musieli w to włożyć i pracy, to niesamowite. No, a teraz i jeszcze efektami.
Właśnie ci powiem, że nie do końca, bo oni teraz trochę już przerwali chyba nagrywanie tych filmów, ale jeszcze 2012 czy któryś rok jeszcze powstawały filmy i cały czas w tym samym stylu robione. Cały czas jest kostium, jest aktor, tylko te tam efekty, wyziewy radioaktywne i tak dalej, no to wiadomo, że jest już komputerowo, ale cały czas aktorzy jakby grają. No ale to do nas nie dochodzi do kina, nie? Bo no, raz Godzilla jest amerykańska i No w jest, no kinach. ale amerykańska sobie kiepsko radzi. No ale dobra, bo będziemy tu o tej Godzilli teraz Tak. gadać, a ona też nie do końca jest takim typowym horrorem. No jeszcze ważnym jakby elementem bardziej straszenia niż jakby samego gatunku czy potwora są filmy o opętaniu, które teraz są bardzo popularne na przykład. Tak, ale zaczęły się od Egzorcysty. Od Egzorcysty, od Ducha. Tak, Poltergeist. No, to już wtedy się zaczęły, ale teraz mają swój taki wielki renesans, bo po prostu jakby już mało nas rzeczy przeraża, a Poza to jest. tym czarownice są na topie. Opętania, wiesz, tam Ouija, takie No tam, to tak. wszystko jest modne, nie? Ja lubię filmy o tej tablicy. Tak? Ouija. Znaczy, właśnie myślę, że z tymi filmami o opętaniach trochę jest tak, że po pierwsze dużo osób jednak jest religijnych, dużo widzów, a po drugie nawet jak ktoś nie jest religijny, to mamy tak głęboko zakodowane, że są pewne rzeczy, z którymi nawet jeśli nie jesteśmy religijni, nie powinniśmy zadzierać. No tak. I wydaje mi się, że te filmy o opętaniach właśnie na tym grają. No tak, no bo jednak to jest coś, czego nawet jak wypierasz, to i tak się boisz, nie? Tak. To jest tak bardzo głęboko ten strach nas. No, coś w tym jest. No ale też z drugiej strony jakoś nie trzeba włożyć dużych efektów jakby specjalnych w ten film, No tak. żeby on był straszny. No, gra aktorska może być. No. Zresztą im mniej jest pokazane, tym jest straszniejszy, zwłaszcza przy tych No właśnie. demonicznych tych rzeczach. Tutaj warto też wspomnieć o Paranormal Activity na przykład. Gdzie tak naprawdę przez cały film nic się nie dzieje, a ty po prostu się boisz, nie? No, ale to jakby jest inny sposób straszenia, który wszedł od Blair Witch Project, Tak. gdzie jakby to kino zbliża się do widza, w sensie masz wrażenie, że jesteś uczestnikiem tego. No Więc to tak. jak to, może to jest remedium na ten problem z wczuwaniem się w No tak, bohaterów. tylko że wiesz, to też był taki one shot, no bo jakby to No. już się pojawiło i teraz jakby trochę odgrzewany kotlet, no No tak. już się nie No boisz, to bo też wiesz, że tych to jest części sztuczne, Paranormal nie? Activity było milion, jeszcze Z było 5 REC, albo 6 jest. potem Jeszcze jest REC, też jest ze jeszcze 3 jest czy Groove 4. Encounters, bardzo fajny, gdzie zamykają się w szpitalu psychiatrycznym i nie mogą z niego wyjść. A Okej. chcieli fejkowy film właśnie No. dokumentalny nagrać. Także polecam. Ale to też często młodzieżówki są w ogóle te horrory takie. No W sensie, tak. że mamy bandę młodzieży, która gdzieś wchodzi i coś No to kręci i to moje się ulubione staje są, źle. jak jedzie przeważnie ich jest piątka i No. jadą do domku w górach Tak. albo w jakimś lesie czy coś Co piątek i. 13 tak jest pierwszy. Jadą do domku w górach i zaczyna. No I. tak, Tak. faktycznie, tak tam jest. Evil Dead. Jest Martwe zło. tak, Martwe Zło. No to po prostu dla wszystkich wielbicieli kina gore. Absolutny must have. No i też powstał remake, nawet nie najgorszy, jak na remake'i. Teraz serial jest w ogóle. Naprawdę? Ale to jest zabawne, że druga część Evil Dead to było horror komedia. No bo oni już wiedzieli, że jakby nic innego z tego nie ugrają. Wiedzieli, że bardziej muszą pójść w stronę śmieszenia niż straszenia. Że sami z siebie się już śmieją. No, ale jakby to zadziałało, nie? No dobra, no to omówiliśmy charakteryzację, a teraz na początku wspomniałeś o tej psychologii. Czemu lubimy się bać, albo czemu chcemy się bać, czemu horror służy? Znaczy, no tak, horror jako horror służy rozrywce, jak każdy inny film. Ale siedzisz w kinie i przez 3 godziny się stresujesz. I się boisz, nie? Ale no to też o to chodzi, no bo jakby chodzi o skok hormonów i nie zawsze musimy mieć skok hormonu szczęścia, tak? Tylko możemy mieć skoki adrenaliny, które też działają pobudzająco i w pewnym sensie jesteś taka naspeedowana po takim horrorze. Czyli trochę jak sporty ekstremalne. Trochę tak, no coś w tym stylu, tylko jednak dużo bardziej lightowe, no Bezpieczniejsze. przez horror nie umrzesz, nie zepsujesz sobie No tak, ale jest kręgosłupa. takie samo poszukiwanie adrenaliny. Generalnie chodzi o to, że lubimy się po prostu bać i jakby sprawia nam to przyjemność. Z drugiej strony lubimy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć. Jeżeli czegoś nie możesz sobie wytłumaczyć, to dobrze jest sobie to ubrać w taki horror. Czyli na przykład to jest takie oswajanie własnego lęku trochę, że boisz się demonów, obejrzysz sobie dwa filmy o demonach i tak to wszystko fikcja, już nie muszę się tego bać, nie? I w ten sposób możesz każdą rzecz, której się boisz, tak naprawdę oswoić, oglądając takie horrory i trochę wyśmiewając też wewnętrznie takie rzeczy, nie? Ja się zastanawiam też, czy to trochę nie działa na zasadzie jak fantastyka, w sensie, że
część horrorów może być też odbierana tak, że chcielibyśmy, żeby było coś więcej, tak? Nawet jeśli to jest straszne, ale że na przykład, że ja nie wiem, że jest magia, że... Że jest życie po śmierci. Że jest życie po śmierci, albo że jest wieczne życie, czy coś. I no jakby... ale no z drugiej strony, no nie wiem. Chciałabyś, żeby było takie życie, jak jest w horrorach, po śmierci? Ja wolałbym jednak, żeby nic nie było, nie niż jak miałbym być taką umęczoną duszą. Pasjami oglądam filmy o wampirach, więc... No dobra, no filmy o wampirach to jest trochę inna bajka, nie? Ale no straszne. Małe strasznych filmów o wampirach. No dobra, czyli dlaczego ludzie oglądają, to już wiemy, ale czemu w ogóle lubimy się bać? Czy lubimy się bać? No ja lubię. Nie wszyscy lubią, niektórzy się boją horrorów, znaczy w sensie boją się oglądać horrory. Ja tego nie rozumiem. Nie ufajcie takim ludziom. Stresuję się. A potem już można bać, wchodzić po domu, nie? Weź, ja czasami to tak sobie nawkręcam. Pamiętam, jak oglądałem American Horror Story, drugi sezon. No i oglądałem go w nocy, sam w mieszkaniu. I tam właśnie tam jest i opętanie, i zombie, tam wszystko jest w tym sezonie. Drugi to jest Asylum. Tak, Asylum. I pamiętam, że... tam są ci naziści jeszcze. Tak, tam jest wszystko. I pamiętam, że był jakiś taki jeden z tych gorszych odcinków, że tak naprawdę się tak poczułem zastrzyk adrenaliny i tak mówię, czy ja wracając do domu zamknąłem na pewno mieszkanie? I najgorsze było to, że nie zamknąłem. Ja lubię taką formę rozrywki, mi to sprawia przyjemność na przykład. Zresztą no jak pisałem pracę i musiałem obejrzeć 70 horrorów, to już w pewnym momencie naprawdę jest totalne zobojętnienie. I nawet jak już oglądałem Hostel i tam to oko takie miała... Oglądałaś Hostel? Tak. I tak wypadło jej to oko, bo jej tam torczą chyba podpalili tą twarz. I tam on jej później obcina to oko. Ja się tak śmiałem na tym, w ogóle mówię, Boże, Łukasz, jesteś skrzywiony, z czego ty się śmiejesz? Straszne rzeczy. Ale ty też trochę inaczej oglądasz, nie? Bo zawsze jesteś w stanie ocenić tą charakteryzację. Czy coś. No tak, a też to oko było bardzo słabo zrobione, więc jakby to mogło być śmieszne dla osoby, która się na tym zna. Ja mam to samo z filmami kostiumowymi, zawsze po prostu czasami jak coś włączam, to jest takie... Właśnie z Hammer filmem miałam takie, bo tam się bardzo dużo rzeczy dzieje w XIX wieku i mają tak niehistoryczne stroje, że to po prostu już boli. Boli serduszko. Boli strasznie. Jak już zboczyliśmy na charakteryzację, to powiedz mi jeszcze, jak wygląda ewolucja charakteryzacji w horrorach, w filmie, w kinie? No więc tak naprawdę to jeśli chodzi o charakteryzację, no my się cofnęliśmy w rozwoju. Kiedyś to było tak, że robiłaś wszystko, robiłaś całą postać. To nie było, nie ograniczało się tylko do tego, że zrobiłaś jakąś tam rankę, czy nałożyłaś puder, tylko trzeba było zrobić naprawdę, no tak jak ty masz zrobione rogi, to robiło się całą twarz tak naprawdę, robiło się całe ciało. Te kostiumy naprawdę, kostium był połączony z charakteryzacją. Bo te maski lateksowe też charakteryzatorzy robią, tak? Tak, to robią charakteryzatorzy i tak naprawdę jeżeli masz na przykład Wyspa Doktora Moreau, no to tam całe ciała były robione i to robią charakteryzatorzy. Więc kiedyś naprawdę to było na bardzo wysokim poziomie i było dużo pracy. A teraz, no oczywiście są produkcje typu na przykład Gra o Tron, gdzie jest nadal robiony cały ten strój tego zombiaka. Nightwalker. Tak? Tak? Oni są Nightwalkerami? Nie, to nie wiem. Nie, chyba. No nie wiem. Nightwalkerzy to są ci chyba na wypasie. Są ci rycerze. Tak mi się wydaje, a tamci to inaczej się... No nie wiem, no szeregowe zombie. Tak, szeregowe zombie. No to oni w każdym razie mają zrobioną charakteryzację i tylko gdzieniegdzie są zamalowani tą zieloną farbą, żeby wstawić jakby... A ten król jest zrobiony też tym? Czy to on jest normalnie robiony, tak. Normalnie, w sensie jest robiony przez charakteryzatorów, tak. Widziałam niezłe cosplaye już. W każdym razie są produkcje, które nadal jakby stosują tą charakteryzację, ale bardzo dużo producentów idzie na... tną koszta, bo po prostu w tym momencie wychodzi na to, że taniej jest zapłacić grafikowi, który ci zrobi efekty, niż sztabowi charakteryzatorów, którzy muszą to wszystko wyrzeźbić i tak dalej. Jakby to masz szybciej, łatwiej i taniej. Więc odchodzi się od prawdziwej charakteryzacji i idzie się bardziej w efekty komputerowe. No tak, no to już w Władcy Pierścieni już było, tak, że cały golem był robiony komputerowo, a ile lat temu to było, nie? No, nawet parki jurajskie, to mówi się, że ten pierwszy park jurajski był taki, wiesz, miał w sobie takie mięso, bo tam były budowane te dinozaury. A później wszystko było robione już komputerowo i dopiero teraz w tym ostatnim, którego jeszcze nie widziałem, znowu te dinozaury podobno są z makiet zrobione. Ale wiesz, że te dinozaury są jakby nienaukowe? No dobra. Dzisiejszy stan wiedzy mówi, że dinozaury miały pióra. No tak, no ale jakby wiesz, no, już się utarło, że wyglądają tak i muszą tak wyglądać, no.
to, czyli cofamy się w rozwoju, a to gdzie byś wskazał ten punkt, że były na najwyższym poziomie te charakteryzacje? Na najwyższym poziomie. Chyba lata 90. To jest taki moment, że odeszliśmy już od tych takich topornych charakteryzacji, które królowały w latach 70. i 80. A jeszcze rozwój jakby, nie wiem jak to powiedzieć, grafiki komputerowej nie efektów był aż specjalnych. Tak, rozwój efektów specjalnych nie był aż tak rozwinięty, nie był tak ogólnodostępny jak w XXI wieku, nie? Więc myślę, że lata 90. są takim najfajniejszym okresem dla charakteryzacji. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Chyba tak. Łukasz powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że nie umarliście z nudów. I to już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i wciśnięciu dzwoneczka i zajrzyjcie do Łukasza. Zapraszam. Tak. Zobaczycie, jak zrobiłem tą charakteryzację. Oraz moją mroczną, gotycką mordę i inne rzeczy. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Hej! Dzisiaj mamy... Mnie, tak. Murray Studio dzisiaj występuje. To ja. Ja to wolę zawsze longiem puścić, jak się uda. Mi się nigdy nie udaje. W praktyce, jak oglądam ten film, to zawsze tak... A tu puk, puk. Dzień dobry, kosmita. Tak, muszę powiedzieć jeszcze o tym. Dobra, o charakterze. Czemu mam to na ryju? W sumie to tak. W sumie wyglądasz trochę dziwnie. Powiedz, od czego się zaczęło w takim razie. Zapomniałem już. Czy też nie? Nie, no ale to myślę, że spoko, że przejdziemy do porządku dziennego. Dobra, nie pamiętam tytułu, to nieważne. To się wytnie. Nie wiem, nawet nie chcę ci jeść tego popcornu z nudów, bo po prostu krew się leje z ekranu. No. Tylko ty pamiętasz, jak się zapytałaś, żeby nie było lipy? Ty, już lipa leci pewnie. Sklejona. Nie. Ma słodkie, mroczne dziecko. Wszystko pytamy. Popytki. No pewnie tak, no zresztą słuchaj, no atakuje cię tornado z rekinami, to jak masz zagrać to poważnie, albo no. Albo opona. Albo opona wściekła, no. Dobra. Rogata dusza. Ja nienawidzę tego filmu Nosferatu. Tak? Wiesz co, ja ten z lat 20. bardziej niż ten z lat 70. No jest 70. chyba nie widziałem, wiesz. Hercoga. Chyba nie widziałem. Zasnęłam na nim. Da! A bo ja wiem, ludzkie czaszki prawdziwe się potrafią pojawiać, nie? To są koziołki. Myślę, że tak wszystkie... To znaczy, że... Ale obejrzałam to na dzieje. Telefonie i tak się bałam. To, że zapominam, że tak wyglądam. Aż, jesteś taka rogata. Mam takie piękne włosy. Laleczka. Jak laleczka, no. Teraz. Nie wiem, że. Dlaczego? Było... Przecież jest okej, okay, jedziemy. Robisz to specjalnie, żeby było na końcu. Nie wiem, może jeszcze raz to nagrajmy, bo bardzo odeszliśmy od tematu.